Dzień dobry. Moi kochani uczniowie, dzisiaj będziecie mieć okazję wysłuchać wypowiedzi kilku osób, które kandydują na przewodniczącego samorządu szkoły podstawowej w Kobylanach. Jako pierwszą usłyszycie Wiktorię Juszczak z klasy 8. Cześć, nazywam się Wiktoria Juszczak i jestem uczennicą klasy 8. Interesuję się piłką nożną oraz tańcem. Przez ostatnie lata aktywnie współpracowałam z przewodniczącymi szkoły jako przedstawiciel klasy. W tym roku postanowiłam sama spróbować swoich sił. Chciałabym zaznaczyć, że konkurencja jest bardzo duża, ale mam nadzieję, że to właśnie mnie wybierzecie na to stanowisko. Jestem otwarta na współpracę z innymi oraz na wasze pomysły. Dlatego chcę kontynuować akcję pod tytułem Skrzynka, gdzie będziecie wrzucać wasze pomysły i uwagi na temat szkoły. Bardzo dla mnie liczy się wasze zdanie, ponieważ wszyscy razem tworzymy społeczność uczniowską. Aktywnie biorę udział w wolontariacie szkolnym, z którym w bieżącym roku chciałabym organizować różne zbiórki, pomagając zwierzętom, potrzebującym ludziom. Nie będę wymieniała wszystkich moich pomysłów, gdyż jest ich po prostu za dużo. Jak w tamtym roku, jak w poprzednich latach, chciałabym organizować dni tematyczne. Na przykład 25 listopada Dzień Misia, Dzień Bez Plecaka, Dzień Gier, Dzień Sportu czy Dzień Mody Ekologicznej. Natomiast 6 grudnia osoby, które do szkoły przyszłyby z czapką Mikołaja, nie byłyby pytane. W czerwcu, w okolicach Dnia Dziecka, odbyłaby się zamiana ról z nauczycielami. Fajnym, nowym pomysłem, który chciałabym wprowadzić, są podchody nie tylko dla klas 1-3, ale również dla klas 4-8. Jestem osobą sumienną i zawsze staram się wywiązywać ze swoich obowiązków. Liczę na wasz głos. Dziękujemy Wiktorii, a teraz poprosimy Szymona Knapka z klasy 7. Cześć, mam na imię Szymon i uczęszczam do klasy 7. Uważam, że będę dobrym kandydatem na stanowisko przewodniczącego szkoły, gdyż w ubiegłym roku bacznie przyglądałem się pracy przewodniczącego, mojego brata, który w czasie wakacji dał mi wiele pomocnych rad. Nawiązując do mojego planu, postaram się zrealizować wszystkie akcje związane z tradycjami i świętami, które odbywały się w poprzednich latach. Na ten rok szkolny przygotowałem kilka swoich pomysłów, m.in. szkolny pokaz talentów oraz konkurs Eko Przebranie. Liczę na wasze wsparcie i dziękuję za uwagę. Dziękujemy Szymonowi. Teraz posłuchamy Marcelego Rosołka z klasy 5. Nazywam się Marceli Rosołek i chodzę do 5 klasy. Lubię jeździć na rowerze, pływać oraz programować. Postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę do samorządu szkolnego, ponieważ chciałbym zaangażować się w życie naszej szkoły. Chciałbym, aby każdy z nas w naszej szkole czuł się bezpiecznie. Zależy mi, abyśmy stali się bardziej tolerancyjni i wzajemnie się szanowali. Proponuję wesprzeć zbiórkami domy dziecka, schroniska dla zwierząt oraz chore dzieci poprzez coroczne zbiórki pieniędzy, np. góra grosza, zbiórka potrzebnych rzeczy oraz karmy dla zwierząt. Myślę, że warto organizować dalej dzień sportu, czyli różne turnieje sportowe. Kolejna propozycja to skrzynka z pomysłami, do której każdy może wrzucić kartkę z pomysłami na ten rok szkolny. Chciałbym utrzymać Dzień Kolorów i Dzień Pluszowego Misia. Proponuję wprowadzić piątki bez zadań domowych. Dziękuję. Dziękujemy Marcelemu. A teraz czas na Gabriela Stywa z klasy 5 również. Mam na imię Gabriela Stywa, chodzę do klasy 5. Lubię sport, a szczególnie piłkę ręczną, akrobatykę i biegi. Lubię też rysować oraz malować. Często uczestniczę w zawodach sportowych oraz konkursach plastycznych. Myślę, że będę dobrą przewodniczącą szkoły, ponieważ w tamtym roku byłam w samorządzie uczniowskim i jestem bardzo kreatywna. A to moje pomysły, które chciałabym zrealizować. Dzień koloru, Dzień Czapki Mikołaja, Dzień Sportu, Karnawał, konkurs na maskę karnawałową, konkurs na największego i najmniejszego misia, poczta walentynkowa i skrzynka z pomysłami. To wszystko. Jako ostatnią usłyszycie Katarzynę Kaletę z klasy 4. Dzień dobry, mam na imię Katarzyna Kaleta. Startuję na przewodniczącą szkoły. Moimi pomysłami jest na przykład dzień sanek w zimę, na przykład zawody, kto szybciej zjedzie na sankach, na przykład czarny dzień, czyli na przykład każdy będzie na czarno ubrany. Dzień bez plecaka, ale to chyba będzie nawet tak całorocznie, jakby jest czasami. Dzień, w którym starsi pomagają młodszym w lekcjach. Dzień pizzy.
Polonez dla całej szkoły na przykład. Z pomysłów to jakbym miała wymieniać wszystkie, to by było tego bardzo dużo. A na przykład jestem też odpowiedzialna. No i myślę, że się nadaje na przewodniczącą szkoły. Dziękuję wszystkim za uważne oglądnięcie. 19 września odbędą się w szkole wybory. Pamiętajcie oddać głos na najlepszego kandydata. Dziękuję bardzo.